Dzień dobry, ludziska, 8.30 jest. Ja oczywiście gotów już do wyjazdu z Gryfic. Asia za chwilę idzie do pracy, też jedzie na rowerze, więc będziemy razem odjeżdżać. Kawy wypite, wracam nad morze. Asia właśnie zamyka domek. No i kawałek pojedziemy razem, bo ona na rowerze w tym samym kierunku co ja. Jeszcze raz dziękuję, Asia, za gościnę. Bardzo mi było miło. Jadę do morza jeszcze 7 km i wrócę na moje ulubione szlaki. No to znowu nad morzem. Witam z Rewala. Wróciłem 20 kilka kilometrów z Gryfic i teraz już na zachód w kierunku Świnoujścia. Dziś jeszcze taki dzień medialny, ponieważ mam dziś wieczorem spotkać się z panem fotoreporterem, który robi zdjęcia dla Newsweeka. Bożydar też chce jeszcze ze mną rozmawiać na temat reportażu, więc dziś jeszcze mocno medialny dzień, ale mam nadzieję, że od jutra już będę sobie jechał po prostu. Jadę, kochani, Częsacz. I znane już w całej Polsce, również u mnie, ruiny kościoła oraz malowniczy pień drzewa. Siedzę sobie w Częsaczu koło ruin kościoła. Palę fajkę. Nie chce mi się nic. Panie Robercie, czeka pana bardzo poważna operacja. Może czas przerwać ten podróż i znaleźć swoją przystęp? Tak miło mi się nie chce. Tak błogo. Jest włączone nagrywanie. Ale proszę. Widzę go. Trzęsacki kot. Tak. Ten to się naogląda może. Ja bardzo lubię koty. Koty lubią mnie, więc... Tak sobie siedziałem w Trzęsaczu i teraz jem właśnie pizzę z przyjaciółmi. Jeszcze nie znam imion, ale pewnie poznam. Ala. Pani Ala, pan Mariusz i młody człowiek? Bartek. No i tak sobie tu siedziałem, postanowiłem popatrzeć na te nostalgiczne ruiny. No i teraz zajadam pyszną pizzę. Panie Robercie, czeka pana bardzo poważna operacja. 40 km prawie już przejechane. Gdzieś powoli będzie trzeba się rozglądać za miejscem pod mój dzisiejszy postój. Jest jeszcze bardzo wcześnie, można byłoby jechać, ale po pierwsze to już któryś dzień z rzędu, gdzie walę 40 i więcej kilometrów, więc nie bardzo mi się chce. A po drugie, no mam jeszcze dzisiaj chyba ostatnie obowiązki medialne, znaczy dzisiaj i jutro rano. Czeka mnie jeszcze dzisiaj spotkanie z panem reporterem pracującym dla Newsweeka i czeka mnie jeszcze jeden rozmowa, wywiad, jak zwał, tak zwał, z Bożydarem, taki poemisyjny, więc żeby to wszystko jakoś ogarnąć w czasie, muszę powoli szukać miejsca do zatrzymania się. No i to na razie tyle, odezwę się jak gdzieś dojadę. No to pedałowania na dzisiaj mam już dosyć. Jestem w okolicach Dziwnówka. No i w takim miejscu przenocuję dzisiaj. Jest nawet łóżko. Trzeba tylko trochę pościelić. No to obozowisko jest. Można powiedzieć, że mam dach nad głową. Słoneczko powolutku zbliża się do horyzontu. Przepraszam, przepadłem przez linkę. Będzie zachód słońca, ładny, ale chyba nie będę miał czasu go niestety dla was sfotografować lub sfilmować, bo będę zajęty rozmową z Bożydarem. Tak czy inaczej, jest pięknie.